Kierowca, jak widać za nami, przewróconego autobusu marki Volkswagen wiózł zawodników z meczu z Miłkowa do Złotoryi. Na skrzyżowaniu na wysokości stacji benzynowej Sombin wyprzedzał na tak zwanego trzeciego. Nie zapanował w wyniku tego wyprzedzenia. Doszło do poślizgu tylnych kół, nie zapanował nad pojazdem, przewrócił go na bok, w wyniku czego doszło do zdarzenia. Nagle co? No, zaczął wyprzedzać Citroena na tym zakręcie, około 100 na godzinę miał i zagapił się, nie wiem, i zaczął prosto w barierkę zjeżdżać, chciał odkontrować i zaczął nas wybijać i zarzucił nas na boki, polecieliśmy. Aha. Krzyczeliście, czy... No w miarę tak każdy się nad nim zorientował, o co chodzi, bo to tak szybko było, że... Nikt nie miał pojęcia, co się dzieje nawet. Słuchaj, a nie mieliście poczucia, że on jest dziabnięty? Że... Mieliśmy poczucie, bo już w pierwszą stronę, jak jechaliśmy ze Świeżawy, to były takie dwa momenty, że prawie do rowu wpadliśmy i prawie w znak jeden przywaliliśmy, ale myśleliśmy, że on jakiś jest, nie wiem, niepełno, jakiś trochę korknięty, ale nikt się nie spodziewał, że on będzie pijany. Aha. Podrapani jeszcze jest niektórzy z was. No tak, jeszcze pojedziemy na obserwację, trzeba się nam przebadać tym w szpitalu. A na razie ilu pojechało do szpitala? Nie, czekaj, 4, 5, 7, 8. Chyba 8 pojechało już. Mhm. Już chyba 8. Najbardziej poszkodowani byli ci, którzy siedzieli z przodu, czy jak to wygląda? No ja też byłem z przodu, tylko jedyny coś mi się nie stało, a tak cała trójka, co siedziała, to pojechali z pierwszym rzutem do szpitala. Ale co, starałaś się skulić, gdzieś przewrócić? Ja jakoś rękę instynktownie dałem nad głowę, jak spadałem, że mi się takiego nie stało. A tamci kolegi, jeden kolega na drugiego spadł, a ważył trochę, no to mu coś się bardziej stało z obojczykiem. Najlepsze jest to, że tylko miał kierowca pasy, a w innych siedzeniach nie było pasów żadnych, żebyśmy mogli się zapiąć, bo tak niepewnie jeździł, że chcieliśmy się wszyscy pozapinać, a jak gadaliśmy, żeby zwolnił, to się śmiał głupio. Mogliśmy wyjść z tego. Jeszcze na polu chyba tak do przebadania. Dobra, to będziemy na początku.